Rodzina, proszę wszystkich, rodzina jak i wina. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina, proszę wszystkich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc im drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw, nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. Dziennik podróży. Wtorek, szkwał, 10 stopni w skali Beauforta. Wychodzę ja na rufę, a tu delfiny. Idę na dziupa, tu ryby takie różne się przewalają. Zjadłbym rybę, Marilku. A skąd ja ojcu wezmę rybę? No ja nie wiem. Zwijam foka, stawiam spinaker, głodny jestem. No. Ciask praski po wszystkim. No. Głodny! Jestem, Marilko. Ojciec by tylko jadł i jadł najprawdopodobniej. Do czego to podobne? Podobne jest to do głodu. W niezapomnianym roku 1904, córeczko, najpierw zjedliśmy paski od karabinów, następnie zjedliśmy paski od spodni i źle zrobiliśmy. Dlaczego w zasadzie niby, prawda? Dlatego, że kiedy padł rozkaz do ataku, nikt nie ruszył z okopów. To znaczy, ja się ruszyłem, ale przecież nie mogę atakować bez spodni, które oczywiście natychmiast mi opadły. Wróciłem jak niepyszny do okopu. Za odmowę wykonania rozkazu przekształcono wtedy nasz oddział w karną kompanię. Następnie przekształcono naszą karną kompanię w kompanię honorową. Bzydury, ojciec, opowiadał. Bzydury, nie wierzysz mi? Nie. I ja też, ojcu, najprawdopodobniej nie wierzę. Zmyśla, ojciec, te wszystkie historie. Ja zmyślam, tak? Oczywiście, papo, wstyd. W zasadzie. Wstydzicie się własnego ojca? Tak, ojcze. Zobaczymy, co powiecie, kiedy tutaj przyjadą z telewizji. Bzydury i jeszcze raz bzydury. Myśli ojciec, że oni nie mają nic innego do roboty, jak przyjeżdżać tutaj. Akurat przyjadą. A zobaczycie. Tak. Czwartek. Otwieram puszkę, konserw zjadam, popijam herbatą, wychodzę na pokład, patrzę na morze, schodzę do kabiny i zjadam jabłko. Mm-hmm. Zjadłbym jeszcze coś. Tak. No zjadłbym coś, Marilko. To nie do wytrzymania. Zrób coś, Grzesiu. No czego ty ode mnie chcesz, Marylo? Co ja mam zrobić? Zrób coś z ojcem, bo mnie nagła krew zaleje. Nie denerwuj się, Marylo! Niech sobie gada. Ostatecznie pogadać sobie może. Oczywiście, że mogę! I pogadam sobie! A co? Nie wolno! Tylko niech ojciec sobie gada po cichu! Oczywiście, że po cichu! Kiedy w niezapomnianym roku 1904... Co? Nic! Kiedy w niezapomnianym roku... Nie, ja oszaleję. Niech ojciec mówi głośniej. Jak chcesz. Kiedy w niezapomnianym roku 1904... Tyle! Co? Popada ojciec z jednej przesady w drugą. To szepcze ojciec, to wydziera się ojciec, a nie jestem głuchy, żeby się tak wydzierać! Ale ja jestem przygłuchy, ledwie słyszę, co do mnie mówicie, kochani! Coraz gorzej z ojcem. Musimy się poważnie zastanowić nad tym, co z nim zrobić, Grzesiu. Są przecież domy spokojnej starości, to umieści się go tam i w zasadzie po wszystkim. Tylko spróbujcie, ja wszystko słyszałem! Przecież ten złośliwy starzec dobrze słyszy, kiedy chce. A kiedy nie chcę, jestem głuchy jak pień. To bardzo wygodne. Kiedy występowałem w sądzie jako biegły specjalista w procesie przeciwko Zachariaszowi Dorożnińskiemu, najoczywistsze dowody niewinności tego potwornego mordercy zupełnie do mnie nie docierały. Po prostu mówiłem, że nie dosłyszałem zeznań naocznych świadków, prawda? Czas praski po wszystkim. No ładno ma ojciec przeszłość, nie ma co. Oj ładno. Grześ miał na myśli, że ojciec ma najprawdopodobniej paskudną, obrzydliwą, dwuznaczną i ciemną przeszłość. To właśnie miałem na myśli. Więc papo, dlaczego mówi, że mam ładną? Jesteście załogani, moi drodzy. Bardzo was nie lubię. Nie szkodzi. No ja nie wiem. Nie zależy nam na tym, żeby ojciec nas lubił. Nie. Ostatecznie nie ma to najprawdopodobniej najmniejszego znaczenia. Nie ma. No zobaczymy, poczekamy i zobaczymy. No więc mam was dosyć. No to niech ojciec wyjdzie gdzieś na miasto. Nie, jeszcze czego? A zresztą ja nie usłyszałem, co mówisz. Coś ty powiedziała? Grzej zaproponował, żeby przeszedł się ojciec po mieście. Akurat pada deszcz, więc umyłby się ojciec przy okazji. Lubię deszcz, zwłaszcza majowy, ciepły, delikatny deszcz. Lubię chodzić bosio po kałuziach, taplać się w blocie przez krew. W ogóle lubię wodę. Słuchajcie, w
wtorek. Wychodzę na rufę, a tu może z pieniądze. Bałwany przetaczają się jedne za drugim. Buja jachtem na prawo, na lewo. Zrzucam foka, stawiam grot. Włączam samoster i spokojnie schodzę do kokpitu. Jestem głodny. Od godziny nic w ustach nie miałem. A swoją drogą, jak ci ludzie morza pięknie opisują swoje przygody, prawda? Taki człowiek morza w zasadzie potrafi niezwykle lapidarnie oddać nastrój morskich przygód. Taki człowiek morza... Co ci, Marylo? Nic. Trochę mi niedobrze. No tak, niedobrze ci, bo taka literatura jest niezwykle sugestywna. Tak. Po prostu poczułaś, Marylo, to kołysanie, to bujanie się na fali. Przestań! Z prawej na lewą burtę, ale było niewyrotnie z lewej burty na prawo. Przestańcie natychmiast, bo to się źle skończy. Co to za książka, papo? Czyżby to był Lord Jim Stefana Wyspiańskiego? Jaka książka? Ta, którą ojciec czyta od jakiegoś czasu. Czytam? Od kilku dni ojciec czyta praktycznie to samo. Ja nie czytam. A co może pisze pan? Zgadłeś, właśnie piszę. Piszę dziennik podróży, o macie, czwartek. Wychodzę ja na pokład, a tu może... Spokojne jest, tak. Ocean mieni się 2000 najprzeróżniejszych barw. Zielona, niebieska, szara, złota, czerwona, srebrna, uwier, pomarańczowa, fioletowa, biała, czarna, cyklamenowa, granatowa, różowa, bladoniebieska, brązowa, żółta. No chyba nie zamierza ojciec zostać literatem. Nie do diabła, cholera, przekrew. Niech ojciec tu nie klnie. Dobrze, przemasz, oczywiście nie zamierzam zostać literatem, bynajmniej. Nie rozumiem wobec tego celu tej pisaniny w zasadzie. Każdy żeglarz, durniu, prowadzi dziennik podróży. No żeglarz, tak. Więc i ja prowadzę, mój kochani. No nie jest przecież ojciec żeglarzem. Co wy o mnie wiecie, mieszczuchy? Siedzicie w domu i głupiejecie, tumaniejecie, kretyniejecie. No. Oglądamy to i owo. I czytamy czasem coś najprawdopodobniej, chociaż gazety, tato. Jeżeli to prawda, to musieliście przeczytać coś o samotnych żeglarzach, o tych dzielnych ludziach przepływających samotnie ocean, na maleńkich jachcikach, o tych ludziach zdanych na własne siły, walczących z żywiołem. Mnie się tak też to rzuciło w oczy, a tobie, Marylo? Mnie też. Czytałam nawet o pewnej kobiecie, która też sama płynęła po... Tak, no widzisz, o kobiecie. Dajcie globus, to wam pokażę, gdzie obecnie znajduje się mój jacht. Jacht ten nazywa się Inga i płynę nim w 80 dni dookoła świata. Tu jest globus. Jak to? No a gdzie jest półkula północna? Nie ma. Jest to najprawdopodobniej pół globusa. Wandale! Drugie pół odciął Maurycy. Kiedy i po co? Wczoraj Maurycy zrobił to przez roztargnienie, papo. Zbliża się koniec roku i nasz syn ma zwykłe kłopoty. Robił sobie kanapkę z masłem i cukrem i przez pomyłkę ukroił sobie kawałek globusa. No trudno, to popłynie na półkuli południowej. Początkowo miałem zamiar wylądować w Halifaxie, ale teraz zmieniłem kurs i płynę do Pernambuco. Buko. Sami tego chcieliście. Zdenerwowałem się, kochanie, i muszę coś natychmiast zjeść. Otwórz, Grzesiu, tę puszeczkę pasztetu. Boże, skąd to ojciec ma? A ze sklepu. Ja mam także inne puszki, niektóre bardzo ciekawe. Dorsz po grecku, śledź po japońsku, pasztet z dzika, kurczak w stosie, pomidorowym i tak dalej. Prawda? Można powiedzieć, że przygotował się ojciec do tego rejsu. Ciekawe, czy im kosztem. Ale swoim! No i panny Ingi. Za to, że nazwałam jacht Inga, nasza sąsiadka przyniosła mi, prawda? To i owo, mam zapas na 80 dni. Teraz może troszkę mniej, bo już płynę kilka dni. Ale w związku ze zmianą kurcu nie wiem, czy zdążę na czas do Pernambuco. Skoczę, prawda, do panny Ingi. W razie czego. Tak, no wygodnie się papa urządził, nie ma co. Siedzi papa sobie w zasadzie w fotelu, pisze papa jakieś berednie i obżera się papa puszkami. Wygodnie? Wygodnie? Nie rozumiesz, cymbale, że jestem pierwszym starcem, który opłynie na żyglop.
na samotnym jachcie. Ładne mi pływanie. Tak to każdy najprawdopodobniej potrafi. I sama nie wiesz, co mówisz. A ty wszystkie burze. A ty pioruny, a ty błyskawice. A rzucaj jachtem na prawo i na lewo. Ojciec, na lewo. Znowu ci niedobrze, Marylu. Tak? Tak, widzisz. Łatwo powiedzieć, nawet kiedy zasypiam w kojtu. Tu buja tak, że można zwariować można. Dokąd, Marylo? Zaraz wrócę. Dzień dobry. A dokąd to pani poszepczyńska? Nic, 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 pani Włodku. Zaraz wracam. Tak, strasznie pani blada. Tak, no żonie, panie Włodku, jest w zasadzie niedobrze. Mydli ją, będzie zrudzać, prawda? Mnie też od rana mdli, mdli. Wczoraj poprztykaliśmy się trochę z Bożeną, żona rzuciła we mnie doniczką z kaktusem i można powiedzieć, trafiła. Tak, tak, słyszeliśmy taki u państwa jakiś hałas. Tak, tak, no właśnie, tak, właśnie, tak. Wtedy trafiła mnie w cienie, panie Poszepczyński. No i mdli mnie od rana, mdli, mdli. Tak, no mógłbyś to w zasadzie wstrząs mózgu. O, prawda? Tak, 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 na pewno. Czyli pan, tak, panie Poszepczyński, małżonkę, że tak powiem. Nie, 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 wie pan, dzisiaj nie. Dzisiaj jest jej niedobrze z zupełnie innych powodów, prawda? Przepraszam, już mi lepiej. Nasz ojciec właśnie udaje, że płynie jachtem dookoła świata. Udaje. A jak? 70 dyni. 80, ale dnia dłużej. Siedzi sobie w fotelu, obżera się i pisze pamiętnik. Dziennik podróży pisze. Niech pan posłucha, sąsiedzie. Wtorek, zwijam gorąc, stawiam spiniakier, siadam w kokpicie, zjadam słoik, gdzie mój, myślę o wojnie japońskiej. Słyszy pan i tak w kółko. We wtorek zwija, w czwartek stawia i za każdym razem coś zajada. Co mam głodować? Bardzo wygodnie się pan urządził, panie dziadku Jasku. Zazdroszczę panu. Zwiedził pan kawał świata, zamiast kisnąć w domu tu jak inni. No obeżre się za wszystkie czasy. 70 dni pełnowartościowej wyżerki. 80, a potem prasa, telewizja, radio i tak dalej. Żeby mnie tak nie mdliło, dosiadłbym się do pana, panie dziadku. O nie, 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 ja jestem samotnym żeglarzem. Może innym razem, panie Włodku, proszę. Szkoda. Innym razem. Wielka szkoda. Ja znam bardzo ładną, mówioną morską piosenkę. Raz bosman na rufie zgromadził załogę, gwizdnąwszy na palcach dwukrotnie. Powiedział: chłopaki, ja dłużej nie mogę, to wszystko mnie nudzi okropnie. Może, 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 zaśpiewali na to. Nikt mu nie uwierzył, nawet nawigator. Może, 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 on tylko udaje. Bosman się zasępił, ale mówił dalej. Jest ze mną niedobrze, nie może być gorzej. Zgłupieje od morskich podróży. Śni mi się wyłącznie bator pod Pskowem. Ja płynąć nie mogę już dłużej. Może, może, może zaśpiewali, wszakże batory to okręt, on śni nam się także. Może, może, może śpiewała gromada. Bosman pojął wreszcie, że się no nie dogada. Uwiązał więc sobie do szyi kotwicę. O, solidną, ważącą aż cetna. Prawda, rzekł: róbcie co chcecie, ja jednak nie mogę. I skoczył i zniknął w odmętach. Może, może, może zamknęło się na nim. Lecz oni śpiewali,
wielkim przekonaniem. Może skakać nie powinien, ale jest możliwość, że jeszcze wypłynie. Bardzo, bardzo piękna, mówiona morska piosenka. Szkoda, że głos masz za słaby taki. A pan Włodzimierz to bardzo pięknie śpiewa. W ogóle z pana Włodka kawał chłopa. Kawał chłopa z pana, panie Włodku. No, bez przesady. A z pani, pani Poszeprzyńska, jeszcze całkiem niezła kobietka. Może ja wyjdę z pokoju za... Może przeszkadzam to! Jesteś zazdrosny, Grzesiu! Nie, no pewnie, jeżeli się panu, panie Poszeprzyński, podoba moja Bożena, to proszę bardzo, jest teraz sama, proszę bardzo. Dziękuję, może innym razem. Posiadłbym, ale akurat płynę, cholera. Czwartek stawiam grot, zwijam foka, siadam na pokładzie, otwieram buźkę, śledzi po japońsku. Przypomni mi się, jak przez mgłę do niewyraźnie napisałem. Aha, przypomina mi się, jak przez mgłę kapral Jedziniak, mój bezpośredni przełożony podczas wojny japońskiej, kapral powiedział kiedyś: będą z was ludzie Poszeprzyński, chociaż na razie jesteście zakałą oddziału. Obierzcie ten kopiec kartofli Poszeprzyński i zgłoście się do karnego raportu. Za co? Co za co? No, do karnego raportu. A za nic. Bardzo często stawaliśmy do karnego raportu bez najmniejszej przyczyny. Po pewnym czasie wszyscy ciągle stawali do karnego raportu. Niektórzy nawet w nagrodę za bohaterstwo w walce z nieprzyjacielem. Ciekawe metody miał kapral Jedziniak, można powiedzieć. No, można powiedzieć, tak można. Dlatego wspominam go często przy byle okazji. Teraz na pełnym morzu wspominam go codziennie, a nawet kilka razy dziennie. Tak, tak. Wspominam. Szkoda, że nie mogę panu towarzyszyć. Właśnie żona wyrzuciła mnie z domu i sam nie wiem, co ze sobą zrobić. Wyrzuciła mnie zresztą bez powodu. I w tym wypadku przypomina pani Bożenia kapral Jedziniaka. No wypisz, wymaluj. Jest nawet fizycznie podobieństwo. No. Może tylko wąsy ma krócej, pańska małżonka. Nie ma zbyt długich. Nie. A powinien panie Włodku udać się w jakąś podróż. Nic tak nie uspokaja nerwów jak podróż. Daleka, samotna podróż. Ma pan rację. Niech pan rację, panie Włodku, rusza w świat. No co pan czeka? Tak, bardzo słusznie. Kij w rękę, to był na plecy i w drogę. Tak pan myśli. Tak jest, oczywiście. Nie ma pana, nic pana tutaj nie trzyma. Tak, niech pan idzie do Zamościa. Będzie pan pierwszym człowiekiem, który samotnie na piechotę dojdzie do Zamościa. Nie zła myśl, do Zamościa, mówi pan? Tak. A którędy to z grubsza, tak? No tego już się musi pan sam dowiedzieć, prawda? Mamy tutaj pół globusa, pół kula południowa, prawda? Zamość leży na półkuli północnej, panie Włodzimierzu, prawda? No trudno. No wyjdzie pan na ulicę, spyta pan milicjanta, panie Włodku. Pierwszy lepszy milicjant powie panu co i jak. Dziękuję za dobrą radę, pani Marylko. Idę już. No do widzenia, panie Włodku, szerokiej drogi. To ja już pójdę. Tak, niech pan nie zwleka, prawda? To ja do widzenia. Do widzenia, szerokiej drogi, sąsiedzie. Zazdroszczę mu, prawda? Czego? Tej samotnej wędrówki, prawda? Wtorek. Stawiam grota, zwijam foka. Otwieram puszkę pasztetu z zająca, popijam herbatę z sokiem. Wieje łagodna bryza. Jedzmy coś, Grzesiu. Tak, to dobra myśl. Zapiekę zapiekamy. No, świetna myśl, Leszko. Zapieczcie sobie koniecznie. Czas praski po wszystkim. Rodzina Poszeprzyńskich, rodzina jak je wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyńskich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc ich drzwi, nie wyjdźmy już z ich wnętrza, i bez nas wiele spraw tu nawarstwia się i spiętrza.